Cześć, z tej strony Vlad. Dzisiaj jesteśmy w Parku Śląskim. Park w Chorzowie zajmuje powierzchnię 620 hektarów. Inne źródła podają, że 520. Jeden z największych parków miejskich w Europie. Podobno o palmę pierwszeństwa bije się z parkiem z Dublina i na przykład taka ciekawostka, że park w Chorzowie jest większy niż park, niż Central Park w Nowym Jorku. Co tutaj się znajduje? Mamy tutaj Planetarium Śląskie, mamy tutaj skansen, mamy kolejkę liniową Elkę, mamy tutaj również zoo. Park powstał w 1950 roku. Tereny to były takie, że po prostu jakieś hałdy, odpady pogórnicze, bieda szyby, zapadliska, bagna i inne takie rzeczy. Gleba się nie dawała do niczego, także przywieziono 3,5 miliona metrów sześciennych ziemi i dowieziono jeszcze 0,5 miliona metrów sześciennych gleb jakichś próchniczych i torfu. Ja to czytam z Wikipedii, także to nie jest tak, że jestem taki mądry i obcykany i wszystko wiem. Budowę rozpoczęto w 1951 roku, była ona realizowana w dużej części poprzez czyny społeczne, czyli każdy tutaj cegiełkę z mieszkańców dawał. Przychodzili w wolnym czasie, ale też dlatego, że musieli. No i sobie budowali ten park. I później w latach 50. i 60. zbudowano Stadion Śląski, ogród właśnie zoologiczny, a w 67 roku uruchomiono kolejkę liniową Elka. I przejedziemy się zaraz tą Elką, zobaczymy z góry Park Śląski. Piwa mamy tak, jedno bezalkoholowe, to od naszej koleżanki Monki. Bardzo dobre, granat jakaj. Ale mamy czeskie piwka, bardzo dobre cenie, 6 zł chyba za buteleczkę. Zobaczymy Holbe, World Best, nie, World Beer Award, srebrny medal mieli. Zobaczymy skąd to jest. Z Hanuszowicy. No, bardzo dobre piwko, leciutkie, czuć trochę chmielu, dobre. Zobaczymy teraz, sprawdzimy Czarna Hora. Czarna Hora, już czuć, że jest czarna. Pater Svetli Lezak, zobaczymy co to jest. Z Pragi. Skoro jesteśmy w Parku Śląskim, to nie mogło zabraknąć tutaj stadionu w Chorzowie. Obiekt przebudowany za 650 milionów złotych. Zbudowany w latach 51-56. No i wygląda to tak, że na inaugurację przegraliśmy z NRD 02. Pojemność stadionu to 55 tysięcy widzów może tam usiąść. Rekordowa frekwencja 120 tysięcy widzów w 1963 roku na meczu Górnik Zabrze Austria Wiedeń. Polacy pokonywali tutaj na tym stadionie m.in. Anglików, Holendrów, Włochów czy Portugalczyków. I to właśnie po wygranym 2-0 spotkaniu z Anglikami w 1974 roku Polacy awansowali na Mistrzostwa Świata. I po tym meczu Stadion Śląski został nazwany kociołem czarownic. W sumie na razie odbyło się tutaj 55 meczów oficjalnych kadry narodowej. 23 reprezentacja wygrała, 14 przegrała i 18 zremisowała. Dobra, to teraz przejedziemy się kolejką nad Parkiem Śląskim i zobaczymy jak to wygląda z góry. Także zapraszam, idziemy. Tutaj sobie kupiłem bilet w automacie. Koszt przejazdu 13 zł w jedną stronę, 20 w dwie. Kolejka jest przyjazna dzieciom, można sobie tutaj z wózkiem przyjechać. Dobra, to jesteśmy już... Ej, ale Wodek zapnij, czyli... Ha 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 ha!
Dobra, wyruszyliśmy o 3.53, trasa kolejki ma chyba 2,5 km, no i zaczynamy teraz tej zabawy. Przejazd trwa 18 minut, ale jak jest tak ciepło, to lepiej na otwarte jechać, ale jest spoko. Dobra, to nasza wizyta w Parku Śląskim dobiegła końca. Dużo nie zobaczyliśmy, zobaczyliśmy tyle, ile się da zobaczyć w ciągu 3-4 godzin. Ale świetne miejsce i polecam, jak ktoś jest na Śląsku, kiedyś to sobie przyjedźcie, zobaczcie. Bo takiego parku to nie ma w Polsce na pewno, w Europie może są ze 2-3 w centrum miasta, także naprawdę fajnie to jest i warto przyjechać.